365 dni czekaliśmy na ten moment, na moment, w którym zostaną nagrodzeni laureaci oraz zwycięzcy tego jedynego w Polsce konkursu, który, proszę Państwa, szerzy i propaguje pozytywne wzorce zachowania i wartości patriotyczne wśród młodzieży. Młodzieży na całym świecie, polonijnej młodzieży. Mówimy oczywiście o konkursie filmowym historycznym Patria Nostra. Obserwuje nas ogromna liczba naszych uczestników, którzy przez internet uczestniczą w dzisiejszym wydarzeniu. W związku z czym myślę, że warto ich w tym momencie pozdrowić. Pozdrawiamy wszystkich, oczywiście, którzy pozdrawiamy. Są z nami za pomocą internetowych łączy. Oczywiście, na różnych kontynentach i w różnych regionach świata. Dzięki temu, że nas wspierają tak wspaniałe instytucje i organizacje, my mamy możliwość wszystkich nagrodzić za ich bardzo ciężką pracę. To dla nas jest bardzo ważne. A ja chciałbym dodać, że poziom prac konkursowych z każdej edycji jest coraz wyższy. To są wspaniałe dzieła filmowe młodych ludzi i biorąc pod uwagę, że ta młodzież realizuje swoje filmy często po raz pierwszy w życiu w znakomitej większości, zaraz wszyscy się Państwo przekonacie, dlaczego te dzieła są bardzo ważne i dlaczego też zadowolenie i satysfakcja naszych uczestników konkursu jest dla nas wiatrem w żagle i mobilizuje nas do realizacji tego przedsięwzięcia od tylu lat i przez kolejnych lat na pewno więcej. Chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym patronom honorowym, partnerom, fundatorom nagród, mecenasom za wsparcie, za środki finansowe, za wspaniałe nagrody, bez których realizacja tak dużego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa. Ja przypomnę, że w obecnej piątej edycji konkursu Patria Nostra są realizowane 4 niezależne konkursy, 3 konkursy regionalne w Polsce, mazowiecki, małopolski i wielkopolski oraz właśnie konkurs światowy, którego gala jest obecnie tutaj w studio telewizyjnym. W tych konkursach piątej edycji wzięło łącznie udział 1200 uczniów i nauczycieli i nagrody otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu, więc musieliśmy zgromadzić kilka ton książek, albumów i innych atrakcyjnych przedmiotów. A chcemy właśnie teraz podziękować fundatorom nagród i patronom i wręczyć im okolicznościowe statuetki. Panie dyrektorze, na pewno nagroda powędruje do rąk własnych. A teraz czas na kolejnego naszego partnera, proszę Państwa, na firmę Lotos. I nagroda powędruje do pana Pawła Jana Majewskiego, prezesa zarządu grupy Lotos, spółka akcyjna. Bene merenti. Nagroda do pana prezesa Lotosu, do pana Jana Majewskiego, z pewnością powędruje już niebawem. A teraz, proszę Państwa, zapraszamy na krótki materiał promocyjny. I po Lotosie czas na kolejnego naszego partnera, na przedstawienie oczywiście, do których rąk powędruje kolejna statuetka. A powędruje do pana Czesława Cieślika, prezesa Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Koło. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wsparcie. Nagrodę odbierze pan Tomasz Gajewski, przedstawiciel Okręgowej Spółdzielni Mleczarskie Koło. Dziękujemy i cieszymy się, że jesteście razem z nami. Do zobaczenia. A teraz czas na film promocyjny wspaniałego naszego partnera, czyli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole działa od 90 lat. Rocznie przerabia 390 milionów litrów mleka, z którego produkuje 40 tysięcy ton mleka w proszku i 25 tysięcy ton masła. To jeden z największych eksporterów mleka w proszku, które trafia głównie na rynki bliskowschodnie, azjatyckie i afrykańskie. W Polsce najbardziej rozpoznawalnymi produktami są serek wiejski i masło ekstra. Poza tym zakład produkuje najwyższej jakości maślanki, kefiry, śmietany i twarogi.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, w tym roku uruchomiona została produkcja maślanek i kefirów w nowym przyjaznym środowisku kartonie, który w pełni nadaje się do recyklingu. Napoje te w wersji owocowej nie zawierają syropu glukozowo-fruktozowego ani skrobi modyfikowanej. Najnowszym produktem OSM w kole jest serek wiejski z bakteriami probiotycznymi i witaminą D3, która pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Kolejna nagroda powędruje, proszę Państwa, do prezesa zarządu Poczta Polska Spółka Akcyjna, pana Tomasza Zdzikot. Serdecznie gratulujemy. Statuetkę już pokazujemy. Dokonało się. I tym miłym akcentem, skoro się dokonało, przechodzimy do kolejnej nagrody, a powędruje ona, proszę Państwa, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej trafi na biurko pana Zbigniewa Rau, pana ministra spraw zagranicznych. Stało się. Trzeciego sierpnia 1939 roku minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop i ludowy komisarz spraw zagranicznych Związku Sowieckiego Wiaczesław Mołotow podpisali w Moskwie pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem dodatkowym. Konsekwencją tego był czwarty rozbiór Polski. Pakt Ribbentrop-Mołotow był podstawowym dokumentem współdziałania III Rzeszy i ZSRR po wybuchu wojny. Na jego mocy Hitler i Stalin dokonali podziału znacznej części Europy. Niemiecki atak na Polskę rozpoczął II wojnę światową, a dwa tygodnie później wojska radzieckie wkroczyły na terytorium Polski. Jakie emocje, halo Kazachstan, szczęśliwi, zadowoleni? Zadowoleni jesteście? Ja tylko tak krótko jako prowadzący pragnę zadać sobie jedno pytanie i za chwileczkę pytanie zada ktoś inny. Słyszymy się? Halo, halo? Tak, tak. Zadowoleni jesteście? Jak wasze emocje? Niespodziewany. Duma nas rozpiera. No właśnie widać. Pokażcie, jak was duma rozpiera. Nie wstrzymujcie się, pokażcie swoje emocje, niech to cały świat zobaczy. Super. Pięknie. Moi drodzy, a teraz przygotujcie się na pytanie, które zada nasz gość specjalny, już ostatniego pytanie. Dzielnie wyczekał z nami tyle godzin, ale w końcu się doczekał, żeby zadać te swoje zaszczytne pytanie dla miejsca pierwszego, czyli dla naszych zwycięzców. Więc połączmy się z zastępcą dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i moim ulubieńcem, panem Michałem Wiśniewskim. Panie Michale, pytanie dla zwycięzców, prosimy. Bardzo się cieszę, że żeście Państwo zdecydowali się na wzięcie udziału w tym konkursie. Bardzo serdecznie gratuluję. Ja mogę również coś od siebie rodzinnego powiedzieć, coś związanego z Kazachstanem, dlatego że mam wielu przyjaciół w Kazachstanie. Moi rodzice przez szereg lat przyjmowała jak swoje dzieci. Dzieci polskie, dzieci z Kazachstanu na całe wakacje. I do dzisiaj utrzymujemy z nimi kontakt, bo im udało się wrócić do Polski, chociaż ich rodzice nadal mieszkają w Kazachstanie. I bardzo was podziwiamy, i mówię to w imieniu mojej rodziny, że w tych trudnych czasach udało się wam kultywować polską tradycję, polski język i serdeczne, myślę, że mogę powiedzieć w imieniu wielu Polaków, serdeczne Bóg zapłać i dziękuję za to, co robicie i krzewicie nadal tą kulturę. Dziękujemy. Dziękuję. Również prosimy przekazać niskie ukłony dla pana rodziców za wsparcie i pomoc dla rodaków z Kazachstanu. Dziękuję, na pewno przekażę. A do Stasia, który mieszka w Polsce i od 18 lat przyjeżdża do nas, do domu jak do swojego,
Zaraz zadzwonię, napiszę SMS-a, że z jego rodzinnego kraju drużyna wygrała tak fajny i ciekawy konkurs. To też prosimy przekazać mu pozdrowienia od rodaków. Życzę wszystkiego, co najlepsze. Dziękujemy. Tak, tak, tak. Dziękujemy serdecznie, panie Michale, za zadane pytanie. Dziękujemy, że dotrwał pan do końca. Jest pan cały czas obecny razem z nami. Cieszę się, że pytanie również było bardzo pozytywnie zadane naszym zwycięzcom. Dziękujemy. A teraz pytanie zada pani prezes Fundacji Patria Nostra. Ja chciałabym, żebyście opowiedzieli, jaką techniką to zrobiliście, kto to robi fizycznie, bo praca jest tak pracochłonna i zasługuje naprawdę na wielkie, wielkie brawa. Dlatego opowiedzcie, kto to robił, ile czasu wam to zajęło i jak w tym okresie pandemii daliście radę to zrobić i jak długo? No, trudniejszym życiem było dla nas wyrzeźbienie Фигурок из пластилина. Праца была часохолна, але бардзо інтрэсуюцца. Яком техніком то робіліще, бо не услышалішми? Пластилина. З пластилина. Plastelina, dobrze, wspaniała praca, gratulujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie, ale zanim wielkie brawa. A teraz, kochani, zobaczcie, jakie nagrody są dla was przygotowane. I uwaga, mamy voucher o wartości 4000 zł, który wędruje do was, do Kazachstanu. Ufundowany, jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć, przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury. I oczywiście wspaniała szlachecka szabla. Honor i ojczyzna, piękny napis wygraderowany. Więc gratulujemy serdecznie wam jeszcze raz.